Cześć, witamy Was na kolejnej federowej zasiadce, jak zwykle nad wodą. Zobaczymy, co dzień przyniesie. Ostatni dzień października. Będziemy próbowali, jak zwykle, nie będziemy dłużej jak tak gdzieś około 5 godzin, max 6, w zależności jakie będą brania. Jak będzie się wiodło, no to wiecie, zawsze troszeczkę dłużej. A jak słabiej, to trochę krócej. To też troszkę dłużej. Ale to stara zasada. Bo jak nie nam, to komu? Że innym nie biorą, to my zawsze rozumiemy. Gorzej mamy ze zrozumieniem, kiedy nam nie biorą. Mamy nadzieję, że dzisiaj też coś tam nam się trafi fajnego. Jakieś rybki się zameldują. Zobaczymy. Mamy parę godzin przed sobą. Już coś tam się nam uda wyłowić. I pokażemy Wam w dalszej części filmu. No i Andrzej. Próbuję tu coś. Następną rybkę. Jak widzicie, spiął się w ostatniej chwili. Nawet potrafi, no ale to trudno. Ale i tak był wypuszczony, także nie ma problemu. U Jurka branie. Mi przed paroma minutami rybka spadła. No nie wszystko daje się wyciągnąć. Zawsze wyciągnąć, ale no. Najważniejsze, że biorą. Najważniejsze, że coś się dzieje. Już myśleliśmy sobie, że ta ryba nam odpuściła, ale nie i dobrze. Co nie, Jurek? I to cieszy, bo przynajmniej nie siedzimy. Rybka, jak to mówią rączka, rybką śmierdzi. Dokładnie. Posłuchajcie, nie zdążyliśmy jeszcze usiąść nawet na parę minut. Tu cały czas coś się dzieje. No, to zobaczcie, Andrzej nawet nie zdążył swojego zarzucić. Tak, ja nawet nie zdążyłem swojego zestawu zarzucić. A idzie tam gdzieś, a nie, może spokojnie. Spokojnie, bo ja go trzymam. Spokojnie, chłopak wyszłym się. Spokojnie, chłopak. No spokojnie. Zmierz go, Jurek, tylko jeszcze. Czterdziestka. Taka czterdziestka. Taki maluszek. I wypuszczamy go. I zobaczcie, Andrzej się śmieje z opadu. Nie zdążyłem odłożyć wędziska i już było branie. Tak. Tamten mu się spiął, tak. Zarzucił tak i od razu jest branie. Dzisiaj mamy Eldorado. Tylko żeby chciał wziąć teraz już trochę większy, bo... No. Bo to jest takie karpikowe Eldorado, nie karpiowe, a karpikowe. Przejdę na wodę, żebyście zobaczyli.
No i Andrzej ciągnie następnego. Jednak ten żółty, jego dumbbell jest bardziej skuteczny, jak ten mój pomarańczowy. Będę chyba musiał przejść na tego żółtego. Jest bardziej tu widoczny w tej mętnej wodzie. Znaczy ta woda nie jest tak czysta jak tam u góry. No, no nie jest, nie? Ale jest skuteczniejszy. I więc trzeba wyciągać wnioski z tego wszystkiego. Ale ja myślę, że on bardziej im przypomina ziarno kukurydzy. Może być tak. Dlatego. No i zobaczcie, mamy go w wodzie. I jak widzicie, trzeci. Trzeci, który spadł. Bo jeden spadł tam dalej, a teraz dwa pod rząd tu bliżej. No i jak, panie Andrzeju, z tymi spadami jest? Wcale się tym nie przejmuję. Nie zdarzam mi do dalszego wędkowania. Czekamy na następne branie. Mówię, że dzisiaj są tak skuteczne, że, no, że jest fajnie, nie? Dokładnie. Nawet mimo spadów. Dokładnie. I wcale nas to nie zraża. Łowimy dalej. No trudno, i tak ryba wróciłaby do wody. Chyba dumbbell ci spadł. Nie, 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 jest. Jest? Jest? Nie, jest, jest, spoko. Jest spoko, jest tylko założony w koszyku, wiesz? Jest baneczko. Ale zaś spadł, zaś to spadło. No Andrzej, coś szczęścia ostatnio nie ma. Ostatnie trzy brania i trzy spady. No. Ale następnym będzie do przodu. Po chwilowej ciszy mamy kolejne branie. U Jurka na zestawie. Ajajaj, Jurek gdzieś tam wchodzi pod mój zestaw, nie? Spadł. Dobra, mamy kolejne branie. Na zestawie Jurka. Chłopak próbuje odejść. No. Tam mu gdzieś zwiewa w prawą stronę. Ale odbija. Dobra, mierzymy. No, taki sam. Taka 45, nie? Dobra. Jak widzicie, następny 45 i nic więcej większego. Ale dalej mamy nadzieję, że coś nam weźmie. Bierzemy go i wypuszczamy. Brali, brali. Jest rybka. Nie mamy ją podbierać. Może ja go jeszcze najpierw odkażę, wiesz? Dobra, to weź go odkaż, żebyśmy nie zapomnieli. No niestety nic większego nie chce się trafić. Nie chcę dać sobie fotki zrobić. Ale mu zrobimy i wypuszczamy.
raczej, kurde, po ostatnich niebraniach. Zrobiło się znowu ciekawie, no i jedziemy dalej z tymi rybkami. Jedziemy, przestały się spinać. No, kolejny już, który normalnie wylądował w podbiraku, bo tak widzieliście te poprzednie, no, czy z rzędu spady. Trochę irytujące, no ale to trudno. No. Takie jest wiatkarstwo, nie tak wszystko się da i czasem wyholować. Się uda, a są też takie właśnie sytuacje jak ta, które pokazują, że ta ryba też ma szansę gdzieś tam spaść i się sama uwolnić. I niech pływa dalej. Zobaczcie, siedzimy z Andrzejem, obserwujemy kiki, żeby nam nie pociągło, jak to mówią. I dalej kombinujemy, co by tu zrobić, żeby te większe ryby nam wyszły. A one, Andrzej się uśmiecha, coś dzisiaj te małe nie dopuszczają. Ale to tak jest. Albo ci będą brały cały czas lepsze. Albo małe karpie. Ale nie narzekamy już, bo... Nie biadolimy, bo za moment nie będą brały w ogóle. Dokładnie tak, za chwilę się skończy i będziemy biadolić, że już nic nie bierze. Także niech biorą te małe, bo jest zabawa. A to przecież po to się przyjeżdża nad wodę, żeby mieć ten kontakt z tą rybą. A jak jest, no to jest super. Jeszcze do tego fajna pogoda dopisuje. To spokojnie można sobie posiedzieć w miłym towarzystwie, jak zawsze. Pożartować, pośmiać się trochę, jakoś czas tak, mile spędzić. Jakieś ciekawe tematy do omówienia. Także miło spędzamy ten jesienny dzień. Się nam naprawdę dopisują. Może nie wielkością, ale tak biorą fajnie. Kolejny karpik. Kolejne maleństwo. Nic więcej nie chcę wziąć. No ale nic, wypuszczamy. Tak te rybeczki nam dzisiaj biorą, umilają nam dzień. Jesteśmy zadowoleni z Andrzejem, bo dawno takiego dnia konia nie było, jak to mówią. Branka są. Dokładnie. Rybki też nam spadają, no nie wszystko się da wyciągnąć. Ale to nas zadowala. Widać, że woda żyje. Rybko u Andrzeja siedzi. Ucieka w drugą stronę. Ona wie, że tam są zakrzaczenia i ona się ma gdzie schować, a my mamy problem ją z wyciągnięciem. No, ale już odbiła. Andrzej ją skontrolował, przypilnował, żeby nam takich numerów nie wycinała. No i coś się dzieje. O, już pomału go widać. Ale to jest nieduża rybka, bo to tak ładnie idzie, spokojnie. Kombinuje, gościu jeszcze nie chce wejść. My go zapraszamy i on nie chce wejść do naszego podbieraczka.
momencie pilnuję, żeby w mój zestaw nie poszedł, bo będzie problem. Twojego zestawu pilnuję jeszcze co tego. No, jeden z bardziej walecznych karpików. Taki mały, a jaki tarzan? Zadzior. No, daje popalić. No, też takie 42 cm. Jak widzicie. Pamiętajmy o tych odkażaniach, tych rybek. O teraz zrobiłem Andrzejowi zdjęcie, bo musiałem go lekko przybliżyć. No i poszedł sobie jak zwykle do swoich braci. Eldorado karpikowe trwa. Szkoda, że nie większe. No, dokładnie. Ale trwa. Co chwilkę branko jakieś jest. Ciężko nam dwie wędki zarzucić. No. Bo zaraz na długą jest branie i trzeba tylko odłożyć. I takie żółte, małe 8 mm dumbbellsiki. Robią nam całą robotę z tą naszą zanętą. Chłopczyk się rzuca. Że tu jak widzicie pomalutku holuje. Rybka jeszcze walczy. Jak to się mówi, jak ją nie wybiorą, to będą piękne, pełnołuskie karpie. Nie wypuszczamy go od razu, szkoda go tu trzymać. Zdezynfekowałeś to po co? Krócej na wodzie, poza wodą będzie się lepiej czuł i odpływa. No i powiedz nam tu, karpiowy królu dzisiejszego dnia. Jurek, jak to jest? Jurek potrafi rozbawić. No trzeba, wiecie, tą atmosferę robić. No, no jak to jest? No, powiem wam szczerze tak. Sam nie wiem. Tak prześmiewczo. Nie no, słuchajcie, działa nam chyba ta zanęta i działa nam w taki... Ja akurat weszło do stado i trzymamy je. Coś niebywałego. No. Słuchajcie, są tu też koledzy z jednej i z drugiej strony. Widzimy, że oni tam słabo z braniami, a u nas już tych karpi... O Jurek, trochę było. Ile? Z 20 sztuk. No. Także zanęta, naprawdę zanęta, którą stosujemy, robi całą tą robotę. Do tego jeszcze dumbbells, żółty dumbbells, który w tej mętnej wodzie jest bardzo fajnie widoczny, a do tego przypomina tej rybie pewnie i kukurydzę, którą tu się dużo nęci i te brania są, nie? Słuchajcie, bo to taka jest, tak to jest, że są takie dni, że ci wejdzie. Tak. I nikomu nie. Naszą zanetą żeśmy je przyciągnęli i je trzymamy, nie? Dokładnie. Praktycznie tak to co 15 minut, dokładnie. Jak nawet nie bierze, mamy przerwę, to my ją donęcamy, żeby dokładnie. Ona nam za daleko nie odeszła. No, jest jeszcze i się do tego, trzyma. Jest jeszcze do tego dip, nie? No. Który zapachowy. Który im pasuje. Też robi swoją robotę i ta ryba tam cały czas w tym miejscu się kręci. Dobra, walczymy, rzucamy. Tak. Powiem wam, kręcę Andrzeja znowu. Już mnie ręka boli normalnie, bo on jeszcze dobrze żyłki ciągnie, już ma branie.
A ja jestem zadowolony, że trochę mniej mi bierze, bo bark mnie boli i już nie mogę holować. A tak to tylko Andrzeja kręcę i mam trochę spokoju. Andrzej się uśmiecha, ale branka dzisiaj się wyłowi za wszystkie czasy. Bo takiego dnia konia... Taki dzień się zdarza, oj. Rzadko. Rzadko to jest powiedziane. Koło nas siedzi dwóch kolegów, z lewej strony też, i wiecie, oni takich brań nie mają w ogóle, nie? Siedzą i nic, pytają, na co my wędkujemy. Tylko że oni siedzą, wiecie, na zestawach karpiowych, takich tych większych, i tam już jest inna zasada. O, wreszcie jakiś inny karp, nie ten pełnołuskowy. Już nie pokazujemy procedury odkażania, bo to widzieliście już parę razy, jak odkażaliśmy. Po prostu nie będziemy już wam tego pokazywać, tylko wypuszczamy rybkę po odkażeniu i niech wraca. I niech płynie sobie do swoim domu, do swojego środowiska. Andrzej holuje kolejną rybkę. Lubią to jego miejsce. Przypasowało im. Tym razem jest karpik pełnołuski. Walczy jak lew, ale go zaraz odhaczymy tutaj nad wodą, żeby długo się nie męczył. Widzicie, od razu delikatnie gościa odhaczony i od razu wypuszczony, bo to niech płynie jak najmniej go nad wodą. Żegnamy się z wami z kolejnej wyprawy. Rybki były nie takich rozmiarów, jakie chcieliśmy. No i na tyle, resztę zobaczycie na filmie. Troszkę tych rybek połowiliśmy i było nawet ciekawie. Nawet powiedziałbym dużo lepiej niż co niektóre, jakie nasze wyprawy, gdzie trafiały nam się leszcze. Dzisiaj trafiały nam się karpiki, liczyliśmy na coś większego, ale te małe też nas cieszyły, bo to zawsze był jakiś brania kontakt z rybą. Słuchajcie, każda rybka zawsze cieszy, zawsze ten czas spędzony nad wodą jest najważniejszy. To, co najbardziej lubimy, obcować z przyrodą, posiedzieć, pobawić się trochę, jak to mówią, tą przyrodą, pocieszyć. Spotkać się z kolegami, porozmawiać. Nie widzieliśmy się już jakiś czas. No. Na tym kończymy. Do zobaczenia nad wodą i w następnych odcinkach. Cześć.